Mamo, dzisiaj Mikołajki. Wiesz, że do przedszkola przyjdzie prawdziwy Mikołaj? Tak, to świetnie. Pewnie się cieszycie. Tak. Pani powiedziała, że jak ładnie powiemy mu wierszyk, albo zaśpiewamy piosenkę, albo coś innego, to dostaniemy prezent. Fajnie. Pewnie będzie też pytał, czy byłyście grzeczne przez cały rok. O! A ty tam będziesz w przedszkolu? Nie, nie będzie mnie. Uff, to dobrze. Dlaczego? Bo nie powiesz Mikołajowi, że byłyśmy niegrzeczne. Oj, spryciary. Zbierajcie się, bo musimy jechać. Mamo, a do domu też przyjdzie Mikołaj? No, będzie już w przedszkolu, więc chyba nie. Ale dlaczego? Przedszkole to przedszkole, a dom to dom. Powinien przyjść. Zadzwonisz do niego? Dobrze, zobaczę, co da się zrobić. Jej, może będziemy mieć dwa prezenty. Cześć, Iza. Cześć, mamo. Co tam słychać? A wszystko dobrze. Zawiozłam bliźniaczki do przedszkola, mają dzisiaj Mikołajki. Fajnie, na pewno się cieszą. Tak. One zawsze się cieszą, jak mają dostać jakieś zabawki, wiesz. Wiem, pamiętam. A jak tam Zosia przesypia noce? A wiesz, budzi się co 3 godziny na karmienie i zasypia. Właśnie niosę jej mleko, chodź. Zosia, kto to przyszedł? Cześć Zosiu, babcia przyszła. Cześć maleństwo, jaką ty masz śliczną czapeczkę. Chodź do babci, idziesz na chwilę do babci? No co Zosiu, jesteś głodna? Dać ci mleczko? Masz, już trochę ostygło. Ale ci mama przygotowała wielką butlę i ty to wypijesz? Spokojnie, wypiję, ma duży apetyt. Słodka jest. Słuchaj Iza, mam do ciebie prośbę. Czy Brian mógłby się przebrać za świętego Mikołaja i przyjść do nas wieczorem? Dziewczynki mnie męczą, żeby przyszedł do domu Mikołaj. Ojej, wydaje mi się, że Brian będzie musiał zostać dłużej w pracy. No wiesz, przed świętami sklepy są pełne ludzi. Aha, no dobra, w takim razie Max się przebierze, tylko nie wiem, czy zdąży. Najwyżej Mikołaj nie przyjdzie, trudno. O, Zosieńka już się napiła. Wiesz co, jak Brian przyjdzie wcześniej, to dam ci znać. Okej. Dziewczynki, cieszycie się, że przyjdzie Mikołaj? Tak, proszę pani. A co będziecie chciały dostać? Dużo zabawek. I słodyczy. Ho, 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 czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Tak. Na pewno? Na pewno. A chcecie dostać prezenty od Mikołaja? Chcemy. Ach, pozwolicie, że sobie usiądę, mój worek zostawię tutaj. A wiecie, co mam w tym worku? Wiemy. Tak, to co? Zabawki dla nas. Ho, 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 to która pierwsza przyjdzie do Mikołaja? Ja, święty Mikołaju, ja! No to chodź, dziewczynko. Powiedz mi, dziewczynko, jak się nazywasz? Jestem Tola. A czy Tola była grzeczna w tym roku? No, byłam, panie święty Mikołaju. A czy na pewno? A czy będziesz dzwonił do mojej mamy? No, nie, bo nie mam numeru. To dobrze, byłam grzeczna. Okej, Tola, czy znasz jakiś wierszyk albo piosenkę? Znam jeden wierszyk. Mikołaju, Mikołaju, siwą brodę masz, ja ci wierszyk powiedziałam, prezent ty mi dasz. Tola, to był bardzo ładny wierszyk, zasłużyłaś na prezent. Proszę, wybierz sobie z worka. Co byś chciała ode mnie dostać? Ubranko dla lalek i Hello Kitty. Zobaczymy, co mamy w worku. Proszę bardzo, jesteś bardzo grzeczna. Ojej, dziękuję. Dostałam to, co chciałam. O, a ty, dziewczynko, jak masz na imię? Jestem Julka. Julka, ładne imię. A powiedz mi, Julka, czy ty byłaś grzeczna w tym roku? Ja, tak jak Tola, byłam grzeczna. O, to pewnie jesteście siostrami, co? Tak, skąd Mikołaj wie? A, no wiesz, Mikołaj dużo wie. A ty, Julka, powiesz mi wierszyk? Oczywiście, specjalnie przygotowałam. Mikołaju, Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Robię piłki i korale, a dla ciebie piękną lalę. Oho, ho, chciałabyś dostać ode mnie lalkę? Tak, lalkę i lusterko. Zaraz zobaczymy, co tu mamy w tym moim worku. Może się znajdzie jakaś lalka. Proszę bardzo, lalka księżniczka. Dziękuję, i lusterko. Wow, Jasmina, super.
Mikołaju, a czy przyjdziesz jeszcze dzisiaj do nas do domu? No wiesz, będę się starał. O, Max, dobrze, że jesteś. Słuchaj, musisz się przebrać za świętego Mikołaja. Prosiłam Briana, ale musi zostać dłużej w pracy. No dobra, okej, przebiorę się. No to przebierz się i schowaj, a ja dam ci znać, jak przyjdą dziewczynki. Okej. Cześć, już jestem. Jak tam moje maleństwo? A, dobrze. Słuchaj, mam do ciebie sprawę. A w ogóle, dlaczego ty jesteś tak wcześnie? A, miałem szczęście, kolega mnie zastąpił. A co chciałaś? Mama mnie prosiła, żebyś się przebrał za świętego Mikołaja i zrobił niespodziankę dziewczynkom. No dobra, daj strój, zaraz tam będę. Świetnie, jesteś kochany. Mamo, już jesteśmy! O, i jak tam był Mikołaj? Był, każdy dostał zabawkę i musiałyśmy powiedzieć Mikołajowi wierszyk. Powiedziałyśmy najładniej. Czyli miałyście bardzo udany dzień. A i Mikołaj powiedział nam, że jeszcze przyjdzie do nas do domu. Ojej, no to pędźcie do pokoju i posprzątajcie tam trochę. Max, jesteś gotowy? Dziewczynki już są. Fajnie wyglądasz. Dzięki. Może za rok ty się przebierzesz? Pomyślę nad tym, wiesz? Idź już. Idę. Ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Mikołaju, jesteś! Już jestem. Przepraszam, że tak późno, ale dopiero co wróciłem z pracy. Ale Brian, nie! Już pędzę. Nie! O nie! Ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Co? Hej, co ty tu robisz? A pan? Miało pana nie być. Ale jestem. Zobacz, Julka, dwóch Mikołajów. Mama, myślałam, że Mikołaj jest jeden. Ja też. No wiecie, czasami Mikołaj potrzebuje pomocnika. Aha, dziwne. Nieważne. Ważne, że... Dostaniemy podwójne prezenty! Dzięki za obejrzenie filmu, czas na pozdrowienia. Serdeczne pozdrowienia dla Akity TV, Nicoli Frąg, Dominiki D, Karoliny Wojtasik, Leny Manki, Mai Marleny i Emilki z kanału Cat Girl MSP, Moniki, Oli Więcław, Prom Girl, Super Sofia oraz Witki.